Siema widzowie, witajcie na moim kanale, z tej strony Rolmet Games. Jesteśmy na Dzikiej Dolinie z serii Spadek po Seniorze. Właśnie znajduję się tutaj w kuchni, bo jadłem sobie przed chwilą obiad, bo wiadomo, teraz pora obiadowa. No właściwie nie wiadomo, przepraszam, bo godzina pierwsza jest i tak o pierwszej godzinie sobie robię zawsze obiad. No i właściwie, że jestem po obiedzie, zjadłem sobie tutaj schabowego i ziemniaki. No i jeszcze miałem fasolkę tutaj szparagową, bardzo dobra, miam, pychota. No i teraz właśnie się najadłem, teraz idę na podwórko, bo tam chcę zaorać pole, bo tam w dzisiejszym odcinku, znaczy się poprzednim odcinku nagrywałem, jak wyrzucałem obornik. No i teraz by przydało się ten obornik, że tak powiem, przykryć, nie? Bo straci swoje wartości, azot ucieknie. No i wartości nie będzie miał takiej, nie? 100-procentowej. No tutaj widzicie 30. Jeszcze nie zdążyłem jej umyć po ostatniej akcji. Jeszcze jest trochę przybrudzona. A, coś tu wam pokażę. Tu mam pomidory. Jeszcze zielone są, co prawda. Bo dosyć późno je posadziłem. No teraz właściwie mamy wrzesień. No ale jeszcze myślę, że jeszcze zdążę dojść. No bo tak do połowy września myślę, że coś tu będzie z tych pomidorów. Jeszcze przymrozków nie ma. To myślę spokojnie, jeszcze dojdą sobie te pomidory. A tam odmiana dosyć późna jest tutaj. Może coś, jak będzie trochę więcej tych pomidorów, to coś może sprzedamy tutaj na targ albo tam na sklep. Zobaczymy. No, raczej nie zobaczymy, to raczej na pewno sprzedamy. Albo coś trzeba zarabiać, pieniądze. Bo bieda straszna. No, tutaj mam konewkę i zbiornik na wodę. Tutaj sobie gromadzę wodę. A dzisiaj ogólnie jak jest coś deszczowej wody, to w tej beczce gromadzę, jak tu z rynny leci. A ta ogólnie, no to z kranu trzeba lać, nie? Z własnej kieszeni. O, tutaj z tego kranu soleję wodę. No i co tu podlewam, nie? Pomidory. Dobra, teraz jademy tą 30, potem puk sobie podczepić i trzeba zaorać, nie? Zjademy z tą robotą. O, 30 odpaliła. Zjademy. O, zobaczcie sobie sami, pole prawie całe zagnojone. No są takie paski, co mi zabrakło trochę, niestety. No sami widzicie, płyta już jest pusta. No, z drugiej strony nie ma co oczekiwać, no kurczę, badę. Ja nie mam tutaj, nie wiadomo, ile sztuk tych świń, żeby mieć tego obornika dużo. No, tam troszeczkę mi zostało, no. To jest wszystko. Co podczepię ten pług. No ten pług jest dosyć duży, jakbym powiedział, ten traktor. No, czy skibowy. Ale ja mam piaski tutaj, więc no, myślę spokojnie sobie da radę, ta 30. Oj, kurczę, wjadę, nie wiem czy wjadę tutaj. Spróbuję tu jakoś wjechać. Bo jakoś tutaj zaparkowałem, to muszę jakoś wjechać, nie? Ożem tego nie przewidział, ludzie, że nie wjadę 30. Chyba dziadek tutaj jeszcze parkował te sprzęty, jak nie miał kabiny. No bo on czasami ściągał tą kabinę i nie wiem dlaczego on ściągał. No może spróbuję jakoś podciągnąć tu ten pług. Tylko w jakiś sposób to zrobić. To takie mało realne to wyjdzie. No ale spróbuję to jakoś pociągnąć, nie? No kurczę, bladę, no. No jeszcze troszeczkę. Dobra, myślę, że tyle starczy. A tu nie wiem, jak sobie tym damy radę, bo trzeba tę kabinę ściągnąć albo jakoś sobie sznurkiem podciągnąć, bo... No tak, która lipa wyszła. Niestety. Może tyle sobie wiadomo, nie? O. O, i tyle sobie podjechali. Widzicie, dach coś za nisko tu jest zrobiony. Nie wiem dlaczego tak nisko tutaj dziadek zrobił to. Chyba miał 30, żeby sobie z kabiny. Coś potem dołożył do kabiny. W ostatnich latach życia chyba dołożył do kabiny. Się doczekała ta 30. Na to wychodzi. Chyba zaczniemy sobie tutaj i sobie będę jeździć w koło, bo tak będę orać. No, dosyć sobie daje radę, 30 wam powiem. 12 na godzinę. Dosyć spoko. W ogóle same piaski tutaj mam, więc bez problemu sobie daję radę, nie?
Tak, mówiłem wcześniej, podejrzę w koło sobie, bo to nie jest pług obrotowy, więc nie mogę jechać raz przy razie niestety. No, przydałby się pług obrotowy, chociaż taki dwójka skibowy i 30 to zawsze było trochę lepiej, nie? Ułatwiłoby to pracę. Chociaż, o, w ten sposób. Robimy. No, tu mi nie starczyło właśnie. Tu już zabrakło może współrozrzutnika, bo tam ostatni miałem połowę, tam z 2 tony może było. No i tu mi przybrakło trochę, nie? Ale no trudno się mówi. To może w jakiś sposób tam się rekompensuje to nawozem sztucznym. Saletrę amonową się wysieje. Albo mocznika. Jeszcze zobaczymy, co tam będzie dostępne w sklepie. I na co będzie mnie stać oczywiście. Bo aktualny budżet, sami widzicie, mam 2700. Teraz się skurczył, wiadomo, rzeczy pierwszej potrzeby trzeba kupować, no i trzeba inwestować, nie? No póki co nic nie zainwestowałem jeszcze, no bo muszę sprzedać zboże, tam pszenicę chcę sprzedać i no, coś kupimy na gospodarstwo. O, maciszko coś, ciężkawo. Piąty bieg, śmiało można jechać. W ogóle nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę, a jeśli nie, to wam powiem, bo zmieniłem sobie oświetlenie teraz w tej grze i teraz inaczej wygląda, jest takie bardziej ciemniejsze, takie bardziej wyraziste są kolory teraz, aktualnie. I nie wiem, czy wam to się podobało, jeśli tak, to napiszcie w komentarzu, czy ma tak zostać oświetlenie, czy jednak po staremu ma być to oświetlenie. W poprzednim odcinku też było na tym oświetleniu nagrywane. No i w ogóle jest całkiem inaczej. Mi się bardziej podoba na tym oświetleniu. Jest takie bardziej... takie kolory są bardziej wyraziste. Nie są takie blade, nie? Mi się bardziej na tych kolorach podoba. I tak to wygląda. No i tak poza tym, to bym chciał was zaprosić na subskrypcję mojego kanału. Jeśli ktoś nie subskrybuje mojego kanału, to zapraszam. Jeśli chcecie być na bieżąco tutaj z moimi filmami. Będę się starał dodawać film codziennie. Będę się starał, no zawsze, nie zawsze wychodzi to, nie? Bo czasami nie ma czasu. To nie będę nagrywał, wiadomo, nie? Nic na siłę. I tak będę wstawił te filmy, myślę, około 9 godziny rano, bo tak mi najlepiej pasuje w sumie. Zaś potem po południu. W ogóle tak mi po prostu pasuje, nie? Wstawić o 9 i tyle. Ogólnie tu nie mam za dużo paliwa w 30, tak myślę, znaczy się myślę, około 10 litrów mam w 30 paliwa, więc no myślę, że na to zaoranie tego kawałka mi starczy. A zaś potem będę musiał się udać do CPN-u i kupić paliwo, bo tu nic więcej nie porobię tym traktorem. Wiadomo, na wodę nie pojedzie. Jak widzicie, tutaj obok sąsiad jeszcze słonecików nie wykosił. Jeszcze tutaj są żółte.
Ale no, jest na dniach tutaj rozmawiałem z tym sąsiadem i chcę tutaj to wykosić, ten słonecznik. Bo zaczyna tutaj oblatywać, już zgubi nasiona. To więc za niego czas jest, nie? Ten słonecznik. W ogóle słonecznik sieją dopiero w kwietniu, więc no, to by teraz dojrzał, nie? Tak kukurydzę się, dopiero jak ciepło się zrobi. Bo w zimną ziemię się nie opłaca siać, bo nic nie wyskoczy, jeszcze zmarznie. No i to tak wygląda. Dobrze, wrowek wjechał. Dobrze, on nie jest głęboki, bo byłby problem. Ja się z wami pożegnam tutaj, czujcie się widzowie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie, cześć. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału oraz do lajkowania tego filmu, jeśli oczywiście wam się spodobał ten film. No, także trzymajcie się, cześć.